Był 25 kwietnia 2017 roku. W powietrzu czuć było już nadchodzącą wiosnę. Jednak na Wyspach Brytyjskich klimat znacząco odbiegał od Polski. Rano można było nadal porządnie zmarznąć. Na Renacie Antczak klimat Hull nie robił już wrażenia. Mieszkała tu z mężem Majidem od dobrych kilku lat. Zarzuciła kurtkę i czym prędzej wybiegła z domu. Codziennie odwoziła córkę do szkoły. To było jej drugie ulubione zadanie w ciągu dnia. Tym pierwszym było oczywiście odbieranie skarba ze szkoły. Wiktoria Antczak miała dopiero 11 lat. Nie było mowy, aby sama włóczyła się po mieście. Zwłaszcza, że budynek szkoły znajdował się kilka kilometrów od ich domu. O 8:45 był już pod szkołą. Wiktoria czule ucałowała mamę i wybiegła z samochodu. Renata w skupieniu patrzyła, jak jej mała księżniczka skocznym krokiem oddala się od pojazdu. Wiktoria, zanim weszła do budynku, odwróciła się, by jeszcze raz pomachać mamie na pożegnanie. Dziewczynka nie zdawała sobie sprawy, że po raz ostatni widzi mamę. Renata sama jeszcze wtedy nie była świadoma, że za kilka dni będzie na ustach wszystkich w mieście i nie będzie osoby, która by nie znała jej imienia. Yesterday when police arrived on the scene. So talk to us about what police are sharing about this investigation, Megan. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jakiś czas mnie tutaj nie było, natomiast jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi filmami, zapraszam was na mój Instagram. Tam staram się informować o postępach w pracy nad kolejnymi odcinkami. Każdego tygodnia za granicą znika bez śladu 5 Polaków. Najwięcej w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii. Dzisiaj opowiem wam o jednej z takich spraw. Renata Antczak pochodziła z Konstantynowa Łódzkiego. Ukończyła prawo w Łodzi. Po studiach pracowała w Urzędzie Miasta w rodzinnej miejscowości, a później w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Proszę Państwa, może na początek parę słów o sobie. Z wykształcenia jestem prawnikiem. Ostatnio pracowałam w kancelarii finansowej. Nim wyemigrowała na Wyspy Brytyjskie, wyszła za mąż, za Majida M., dentystę syryjskiego pochodzenia. On sam ukończył stomatologię na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w 1994 roku. Para doczekała się dwóch córek. W 2010 roku osiedlili się w Kingston-upon-Hull, mieście potocznie zwanym Hull. Majid był na Wyspach wziętym dentystą. Renata natomiast nie pracowała w zawodzie. Poświęcała się swojej pasji, medycynie niekonwencjonalnej. Dużo na ten temat czytała. Uczęszczała na wiele szkoleń. Wierzyła w moc amuletów i planowała przekształcić pasję w biznes. Działała jako terapeutka. Jak twierdziła, uwalniała ludzi od złej energii. Mąż opowiada, że stała się osobliwa. Wszędzie paliła świece i odprawiała, jego zdaniem, przedziwne rytuały. Majid sam był raczej pragmatykiem. Zawsze myślał trzeźwo. Nie ulegał obsesji żony. Nie podobało mu się również, że Renata karmiła swoimi rewelacjami najmłodszą córkę. Opowiadała m.in., że Bóg nie istnieje. Kobieta puszczała mimochodem pretensje męża. Robiła to, co jej zdaniem było dobre dla jej ducha. Nie zważając na niego, zapalała w domu świeczki i medytowała. Wierzyła, że ogień ma oczyszczającą moc. Wypala negatywne emocje i sprzyja otwieraniu nowego rozdziału życia. 25 kwietnia Renata nie odebrała córki ze szkoły. Nigdy wcześniej to się nie zdarzało. Nauczycielka uspokajała Wiktorię. Tłumaczyła, że mama na pewno zaraz po nią przyjedzie. Jednak dziewczynka na darmo wypatrywała samochodu mamy. Ta nigdy się już nie pojawiła pod szkołą. Co stało się z Renatą? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się o kilka godzin. Renata po odwiezieniu córki do szkoły wróciła do domu. Tam miało dojść do sprzeczki między nią a mężem. Majid zeznał, że o godzinie 13 kobieta wyszła z domu i już nigdy nie wróciła.
Renata nie zabrała ze sobą dokumentów, komórki ani ubrań. Wyszła tak jak stała. Mężczyzna nie wiedział nawet, w którą stronę poszła. Był zbyt zdenerwowany, by wyjrzeć przez okno. Przedmiot kłótni pozostaje tajemnicą. Majid następnego dnia zgłosił jej zaginięcie na policję. Jak się okazało, niesnaski między małżonkami nie były niczym nowym. Renata od jakiegoś czasu była nieszczęśliwa. Rodzina wspomina, że posmutniała. Majid był chorobliwie zazdrosny o żonę, co tylko dolewało oliwy do ognia. Nie ufał jej. Twierdził, że go zdradzała. Policja w pierwszej kolejności przesłuchała męża. Był on prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała Renatę żywą. Wiadomość o zaginięciu Polki niosła się lotem błyskawice. W kilka dni całe miasto zostało postawione na nogi. Szukała ją nie tylko policja, ale i sąsiedzi oraz zupełnie obce osoby. Kobiety z miasta, które, tak samo jak Renata, odwoziły swoje dzieci do szkoły, przestawały na chwilę, aby wymienić się rewelacjami na temat tajemniczego zniknięcia Polki. Długo dyskutowały na ten temat. Zastanawiały się, co się stało, czy Renata nie została napadnięta i czy to samo może spotkać którąś z nich. Niektóre znały Polkę z widzenia, a kilka z nich było z Renatą na cześć. Ich dzieci chodziły do tej samej klasy co Wiktoria. Jednocześnie po mieście krążyły niepokojące plotki, że Renata wpadła w sidła sekty i postanowiła zerwać z dotychczasowym życiem. Majid na samym początku poszukiwań udzielił wywiadu Daily Mail, na łamach którego podzielił się swoją teorią na temat zniknięcia żony. Opowiadał, że częste wizyty w Polsce zmieniły Renatę nie do poznania. I to właśnie tam należy jej szukać. Twierdził, że Renata zatęskniła za krajem i chciała wrócić. Zagroziła również rozwodem. Powiedziała, że zamierza znaleźć pracę i zapisać Wiktorię do polskiej szkoły. Stwierdziłem, że się na to nie zgadzam i że jeśli chce wyjechać do Polski i nas zostawić, branie ze sobą Wiktorii nie jest dobrym pomysłem. Byłem naprawdę zdziwiony, ponieważ naprawdę nic złego się między nami nie działo. Powiedziałem, że przecież ludzie rozwodzą się z poważnych powodów. Jednak ona upierała się, że chce rozwodu. Majid był przekonany, że kobieta wstąpiła do sekty w Polsce. Od jakiegoś czasu miała być przez nich kontrolowana telefonicznie. Wspominał o kontaktach z ludźmi, których on sam nigdy wcześniej nie kojarzył i nie znał. Do tej pory mieli wspólny krąg znajomych. Zaczęła nosić dziwną biżuterię. Szczególnie złoty naszyjnik, o którym mówiła, że zabiera od niej swą energię. Renata nałogowo paliła w domu świece. Mówiła córce, że można wzrokiem przenosić przedmioty. Opowiadała, że nie ma nieba, a po śmierci ciała nasza dusza powraca w formie innego stworzenia. Majid zwraca uwagę na podejrzany fakt, że tego roku na prośbę Renaty rodzina obchodziła urodziny Wiktorii już 3 tygodnie wcześniej. Przyjęcie odbyło się nie 30, a 8 kwietnia. Mąż twierdzi, że było to zamierzone, ponieważ kobieta od dawna planowała ucieczkę. Renata zaginęła więc 5 dni przed prawdziwymi urodzinami córki. Majid zeznał, że żona odprawiała różne rytuały. Na poparcie swojej tezy pokazał policji dziwny list, który jego żona napisała jakiś czas przed zniknięciem. Na kartce papieru widniał tak zwany rytuał uwolnienia. Uwalniam się od wszelkich obowiązków, przysięg, ślubów ubóstwa, poddaństwa, posłuszeństwa. Uwalniam się od niewolnictwa i usłużności wynikających z tradycji, mentalności i kultury arabskiej. Zniewolenia i poddaństwa związanego z jakąkolwiek religią. Uwalniam się od klątw, magii, zniewolenia i poddania się. Wszystkiego, co podszyte lękiem, czarną magią. Wszelkich uzależnień energetycznych i wszelkich połączeń. Jednocześnie wraz z uwolnieniem się od wszystkiego, co mnie zniewalało i ograniczało, wyrażam wdzięczność i dziękuję za wszystkie lekcje, które dzięki temu otrzymałam. Podejrzane zachowanie miało zacząć się już w grudniu zeszłego roku. Mężczyzna niemalże nie poznawał żony. Ich małżeństwo od jakiegoś czasu wisiało na włosku. Wszystkie tropy wskazywane przez męża kazały sądzić, że Renata świadomie uciekła od rodziny. Hipoteza o nowym życiu wydawała się zasadna.
Jednak czy Renata tak łatwo porzuciłaby córkę i urwała kontakt z rodziną w kraju? Rodzina w Polsce potwierdza, że Renata usychała. Była nieszczęśliwa w małżeństwie. Ale nigdy nie uwierzą, że porzuciłaby dzieci, a już na pewno nie zostawiłaby ich pod opieką znienawidzonego męża. Znajomi Renaty byli oburzeni rewelacjami Majida. Uważali, że jest to zwykłe pomówienie. Renata interesowała się zdrowym trybem życia i medytacją. Nosiła tak zwany odpromiennik na fale magnetyczne. Unikała leków i stawiała na naturę. Tak samo jak wielu jej znajomych. Ale nikt z nich nie jest w sekcie. Matka Renaty, do której dotarł fakt, jest przekonana, że córka nigdy nie zostawiłaby swoich dzieci. Ona nie zostawiłaby rodziny dla kaprysu. Mówiła mi, musisz decydować, czy żyć tutaj, czy w Anglii. Bo jak to tak żyć w dwóch domach? Planowała, że wróci do Polski, kiedy córka skończy szkołę. W styczniu 2017 roku Renata zażądała rozwodu. Co prawda Renata każdego miesiąca latała regularnie na co najmniej tydzień do Polski, ale brała udział w szkoleniu homeopatii. Zawsze interesowała mnie i medycyna niekonwencjonalna, i medycyna chińska, i praca z energią, praca ze świadomością. Zainteresowanie Renaty medycyną niekonwencjonalną przyniosło samo życie, nie sekta. Wiktoria od maleńkości miała osłabioną odporność. Często chorowała. Bardzo łatwo łapała infekcje. Wystarczyło, że ktoś przyszedł do szkoły chory. Renatę niepokoiło, że córka jest tak często chora i musi zażywać antybiotyki. Dlatego właśnie zaczęła szukać alternatywnych metod leczenia. Zaczęliśmy się interesować i poszukiwać również jak gdyby inne drogi, oprócz medycyny akademickiej, konwencjonalnej, również inne sposoby czy też metody wyleczenia głównie dziecka. Dla policji hipoteza mówiąca o wstąpieniu do polskiej sekty jest najmniej prawdopodobna. Na dodatek nie ma żadnych dowodów na to, że Polka wyjechała z Wielkiej Brytanii. Nikt taki nie przekroczył granicy. Zniknięcie Renaty było szeroko relacjonowane przez media brytyjskie. All we need to do is that you're safe from where you are now. You're not in any trouble at all, so please get in touch. Likewise, I'd make an appeal to general public wider to get any information at all about Renata's whereabouts. Please get in touch, contact Humberside Police and let us know she's safe and give us any information at all that you think could be useful. I make a particular appeal to the Polish community. W jednym z programów BBC wyemitowano materiał o zaginionej Polce. Wydanie prowadziła prezenterka Gemma Dawson. Na telewizji, jak zwykle przy tego typu reportażach, wyświetlono zdjęcie zaginionej. Jak się okazało, dziennikarka wyglądała niemal identycznie jak Renata. Czerwona sukienka i podobna fryzura. Police are looking for a mum from Hull who dropped her daughter off at school last month and then disappeared without a trace. Officers say they're appealing to the Polish community to help find Renata and Jack, who they think may be overseas. Crispin Rolfe has been following this story. Niefortunny zbieg okoliczności nie uszedł uwadze widzów ani wydawcy. Po programie stacja BBC zamieściła na Twitterze oraz Facebooku ich zdaniem żartobliwy komentarz. Kiedy twoja prezenterka wygląda jak zaginiona mama? Jeśli możesz pomóc w odnalezieniu Renaty, oto link do historii. Wpis spotkał się z olbrzymim oburzeniem internautów, którzy nie szczędzili słów krytyki pod adresem dziennikarzy. Niesmaczne. Czy wyobrażasz sobie, co czuła jej rodzina, gdy widziała, jak żartujesz? Czy BBC powinno żartować z zaginionej kobiety? Stacja, widząc niepochlebne reakcje internautów, zmodyfikowała post. Następnie przeprosiła za niezręczny wpis, zaznaczając, że chciała tylko pomóc. Przykro nam, że tak myślicie, ale mieliśmy nadzieję, że pomoże to w poszukiwaniach, jeśli ludzie zdecydują się udostępnić post. Koledzy Majida, podobnie jak on sam, interpretowali dziwne zachowanie Renaty romansem. List z rytuałem uwolnienia był ewidentnym dowodem chęci uwolnienia się od związku. Mąż nie umiał się z tym pogodzić. Nie rozumiał, co w nią wstąpiło. Jednocześnie nie widział w sobie żadnej winy. Podejrzewał, że Renata go zdradza.
Był przekonany, że w jej życiu pojawił się inny mężczyzna. Dla Majida wizja utraty żony i dzieci była wręcz paraliżująca. Pamiętał, jaką byli szczęśliwą parą. Postawił sobie za cel odnalezienie kochanka. Na początku planował jedynie przeszukać telefon żony. Renata nie rozstawała się z komórką. Jeśli rzeczywiście z kimś romansowała, to dowody na to znajdowały się w aparacie telefonicznym. Niestety Majid nie miał dostępu do telefonu. Czasem, jak Renata była w łazience, próbował do niego zajrzeć. Był tylko jeden problem. Aby go odblokować, należało znać PIN. Mąż nie zamierzał w nieskończoność zgadywać kombinacji cyfr. Ale aparat Renaty mógł być odblokowany na dwa sposoby. PIN lub linie papilarne posiadacza. Mąż wiedział, że Renata nigdy z własnej woli nie zgodzi się odblokować dla niego telefon. Miał za to inny plan, jak się do niego dostać. Majid kolegował się w Hull z Robertem. Zapytał, czy ten mógłby załatwić mu GHB. Robert nie miał dostępu do tego typu substancji, ale obiecał, że popyta. Zwrócił się do innego Polaka, Mariusza. GHB to substancja psychotropowa. Znajduje się w wykazie zakazanych środków odurzających. Znany jest jako pigułka gwałtu. Duże dawki tej substancji mogą wywołać amnezję i utratę świadomości. Wykrycie GHB w krwi jest bardzo trudne lub niemożliwe. Majid planował odurzyć żonę, a następnie odblokować telefon za pomocą jej linii papilarnych. Jednak ani Mariusz, ani Robert nie mieli dostępu do takich substancji. Podpowiedzieli Majidowi inne rozwiązanie. Zaproponowali kupno małej kamery i zainstalowanie jej w samochodzie Renaty. Dzięki temu mąż mógł śledzić jej każdy ruch poza domem. Pojawiły się informacje, że kamera zarejestrowała audio z rozmowy Renaty z jakimś mężczyzną. Miała mówić do niego kochanie i zapewniać, że już niedługo będą wreszcie razem. Czy romans był możliwy? Na pewno nie możemy w 100% wykluczyć tej hipotezy. Jak tłumaczy profesor Izdebski w jednym z artykułów poświęconych zdradom kobiet, przychodzi taki moment najczęściej właśnie około 40, kiedy zastanawiamy się nad sensem życia, nad jego wartością. Mamy poczucie upływu czasu, stagnacji, zabiegania. Nawet jeżeli dalej kochamy partnera, to być może spodziewaliśmy się czegoś zupełnie innego, a może, mimo wieku, wykazujemy się niedojrzałością. Jesteśmy w związku i mamy poczucie pewnych ograniczeń, z którymi sobie nie dajemy rady. Renata nie ukrywała, że jest nieszczęśliwa. Co więcej, sama pisała, że chce uwolnić się od niewolnictwa i usłużności wynikających z tradycji, mentalności, kultury arabskiej. W sieci pojawiły się wywiady z mamą Renaty, która twierdzi, że romans jest niewykluczony. Pani Stanisława podzieliła się z prasą podejrzanym znaleziskiem w mieszkaniu, w którym Renata zatrzymywała się, gdy przylatywała do Polski. Kobieta znalazła tam różne wizytówki, na których widniało imię Przemysław. Jej córka nigdy o kimś takim nie wspominała, chociaż chętnie mówiła o rozwodzie z mężem. Pani Stanisława przekazała ten trop policji, jednak gdy wróciła do mieszkania, aby zabrać wizytówki, tych już nie było. Co więcej, ktoś poprzestawiał krzesła i zostawił puste butelki po wodzie i herbatniki. Nie było żadnych śladów włamania, tylko ona i Renata miały klucze do mieszkania. Córka nigdy nie zostawiłaby takiego bałaganu. Wygląda to tak, jakby ktoś obcy wchodził do mieszkania. Czy to możliwe, że Renata spotykała się z kimś w Polsce i ktoś poza nią miał klucze do mieszkania? Renata prawie co miesiąc jeździła do Polski, żeby się szkolić. Spotykała ludzi z różnych miast. Latem chciała jechać do Polski, a ja nie wiedziałem dlaczego. Mówiła, że chce pracować, chce być niezależna ode mnie. Byłem w szoku, że chciała rozwodu. Między nami nie doszło do niczego złego, co uzasadniałoby taką decyzję. Mąż twierdzi, że nagrał rozmowy Renaty z tajemniczym mężczyzną. Jednak nie wiadomo, co stało się z rzeczonymi taśmami i czy policja dysponuje kopią nagrań. Gdyby tak było, to czy zatrzymano by Majida?
19 maja aresztowano Majida oraz jego znajomych, którzy, jak się później okaże w sądzie, zostali poproszeni o dostarczenie mu środków odurzających. Majid został aresztowany w swoim gabinecie stomatologicznym. Następnie policja udała się do jego domu. Sąsiedzi Renaty Antczak w Hull opowiadają, że około godziny 7:30 w piątek rano przed jej domem zaroiło się od funkcjonariuszy. Policjanci weszli do domu 49-latki oraz zabezpieczyli jej czarnego Mercedesa i telefon komórkowy. Służby specjalne zaopiekowały się córką. Zatrzymany mężczyzna przekazał policji amulet, który należał do jego żony, oraz list, który napisała przed zaginięciem. Mowa tutaj o wspomnianym wcześniej rytuale uwolnienia. Skoro Polka nie rozstawała się z amuletem, dziwne jest, że nie zabrała go ze sobą. Mężowi oraz jednemu z kolegów sąd w Hull postawił zarzut otrucia Renaty. Mieli działać wspólnie. Policja zaczęła prowadzić również dochodzenie w sprawie potencjalnego zabójstwa. Policja postanowiła przyjrzeć się bliżej mężowi i przeanalizować jego wersję wydarzeń. Z miejsca stał się głównym podejrzanym w sprawie. Prześwietlono jego telefon. Policja dysponuje stenogramami rozmów Majida z kolegami. Czytamy tam m.in. Jeżeli dowiem się, że ten romans jest prawdą, pobiję ją i jego. Wyślę ludzi do Polski. Według inspektorów istnieje duże prawdopodobieństwo, że Renacie stała się krzywda. Z dochodzenia wynikało, że mąż miał obsesję na punkcie żony i faktu, że ta chce od niego odejść. Był przekonany, że kobieta go zdradzała. Obawiał się, że za chwilę straci ją bezpowrotnie. Przed Wielkanocą Majid przyjechał z żoną do Polski i razem odwiedzili jej rodzinę. Zwierzał się jej siostrze, że Renata się zmieniła i że planuje wziąć z nim rozwód. Miał nawet rzucić do szwagra takie zdanie, że prawdopodobnie widzą się po raz ostatni. Z perspektywy czasu wygląda to tak, jakby coś planował. Jednak może to być nadinterpretacja. Mógł mieć przecież na myśli, że po rozwodzie nie będzie już okazji i powodu odwiedzać rodzinę żony. Policja badała najmniejsze poszlaki wskazujące na to, że Renata mogła paść ofiarą męża. Istniało bowiem duże prawdopodobieństwo, że to on stał za jej zniknięciem. Przemawiały za tym SMS-y wysyłane do kolegów, który groził jej pobiciem. Jeden z sąsiadów zeznał, że Majid na krótko przed powiadomieniem o zniknięciu Renaty mył drzwi od garażu. Zwrócono również uwagę, że mąż zwlekał z powiadomieniem służb o zaginięciu żony. Zrobił to dopiero następnego dnia. Badano choćby najmniejsze poszlaki, jak na przykład zakup tasaka przez Majida oraz dostawę dużej zamrażarki do ich domu w Hull. Z salonu miał zniknąć również dywan. Ponadto okazało się, że Majid wymieniał rury kanalizacyjne. Według oficjalnych informacji policja nie doszukała się związku tych wydarzeń z zaginięciem Renaty. Nie znaleziono nic, co by mogło wskazywać jednoznacznie na zabójstwo. Co ciekawe, Krzysztof Jackowski, poproszony o wizję, wskazywał dywan jako klucz do zagadki. Kobieta miała zostać pozbawiona życia, a następnie zawinięta w dywan i wywieziona za miasto. Jej ciało spoczęło na plaży. Mimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań, ciała nigdy nie odnaleziono. Nie można było potwierdzić hipotezy jasnowidza, ale też nie można było jej wykluczyć. Siostra Renaty po latach zastanawia się, czy podczas kłótni z mężem nie doszło do szarpaniny, niefortunnego popchnięcia, wypadku i próby zatarcia śladów. Najstarsza córka Renaty i Majida nie wierzy w winę ojca. Twierdzi, że nie byłby zdolny do czegoś takiego. Jak mówi, zbyt mocno kochał mamę. Dziś to ona w Polsce wychowuje swoją młodszą siostrę, Wiktorię. Koledzy Majida zostali oczyszczeni z zarzutów. On sam dostał wyrok 12 miesięcy pozbawienia wolności za próbę odurzenia żony i groźby kierowane pod jej adresem, które zczytano z jego telefonu. Został zwolniony po 6 miesiącach. Jego koledzy, Robert i Mariusz, walczą teraz o odszkodowanie. Robert przez aresztowanie stracił pracę. Obaj mają również w Hull zszarganą opinię. Ludzie widzą w nich współwinnych zniknięcia Renaty. Po wszystkim Syryjczyk wyjechał z Hull. Presja społeczna i aresztowanie odcisnęło na nim piętno. Osiedlił się w Londynie.
Jego córki zamieszkały razem w Polsce. Dentystyczna kariera Majida została niemalże zrujnowana. Wielu ludzi było do niego wrogo nastawionych, twierdząc, że to właśnie on stoi za zniknięciem Renaty. O ile w Polsce może być anonimowy, tak na Wyspach jego imię i nazwisko było podawane do wiadomości publicznej. W mediach pokazywano również jego wizerunek. Na domiar złego General Dental Council publicznie potępił działania Majida. Wydano oficjalne oświadczenie. Postawa Majida M. wobec żony była ze wszech miar naganna i może nieść zagrożenie także dla pacjentów. Takie postępowanie wymaga potępienia. Śledztwo policji nie przyniosło żadnych wymiernych efektów. Nadal nie było odpowiedzi, co stało się z Renatą. Angielska organizacja Crime Stoppers wyznaczyła nagrodę. 10 tysięcy funtów dla osoby, która udzieli jakichkolwiek informacji na temat zaginionej. Jednak do dziś nie dało to żadnych rezultatów. Gemma Gibbs z organizacji Crime Stoppers podkreśliła w oświadczeniu, że Renata była bardzo popularna w swoim otoczeniu oraz lubiana. Utrzymywała bliskie kontakty z rodziną w Anglii oraz Polsce. Ciężko jest więc uwierzyć, że odcięła się od nich. Nie odnotowano żadnych aktywności na kontach bankowych Renaty. Nie logowała się do mediów społecznościowych. Wcześniej bardzo ją absorbowały. Chętnie się w nich udzielała. Miała też sporą rzeszę obserwujących przez jej zainteresowania i niekonwencjonalną działalność terapeutyczną. Część osób jest zdania, że Renata odebrała sobie życie. Czy jest to prawdopodobne? Czy mąż mógł wyprowadzić ją z równowagi do tego stopnia, że kobieta w przypływie emocji bez dłuższego zastanowienia targnęła się na własne życie? Jeśli tak, to dlaczego nadal nie odnaleziono jej ciała? W Hull znajduje się ogromny most wiszący, który przez miejscowych nazywany jest mostem samobójców. Humber Bridge był miejscem wielu prywatnych tragedii. Od jego otwarcia w 1981 roku miało miejsce ponad 200 incydentów, w których ludzie spadali lub sami skakali z mostu. Mimo że niektórzy ludzie przeżyją sam skok z wysokości, to w wyniku odniesionych obrażeń nie są w stanie wydostać się z wody i toną. Aby to zobrazować, warto wspomnieć, że przez te wszystkie lata tylko 5 osób uszło z życiem. Wypadków było tak wiele, że w grudniu 2009 roku ogłoszono plan budowy bariery samobójczej wzdłuż chodników mostu. W mieście mówi się, że jeśli chcesz odebrać sobie życie, to idziesz na Humber i nikt cię nie odnajdzie. Mama Renaty, pani Stanisława, nadal czeka na powrót córki. Nie może się pogodzić z utratą dziecka. Opowiada, że córka czasem przychodzi do niej we śnie. Jakby nigdy nic. Odwiedza rodzinny dom. Wchodzi do kuchni i już za chwilę mają porozmawiać. Ale dziwna siła nie pozwala pani Stanisławie wydobyć z siebie słowa. Czuje, jakby miała kołek w gardle. Do rozmowy nigdy nie dochodzi. Czasem, gdy przebudzi się nagle w nocy, ma wrażenie, że ktoś śpi obok. Klepie ręką po tapczanie, ale nikogo nie ma. Każda Wigilia, Wielkanoc i Dzień Matki są coraz cięższe, bo z każdym rokiem nadzieja na powrót Renaty gaśnie. Wraz z uwolnieniem się od wszystkiego, co mnie zniewalało i ograniczało, wyrażam wdzięczność i dziękuję za wszystkie lekcje, które dzięki temu otrzymałam. Renata Antczak. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Jestem niezwykle ciekawy, co Wy sądzicie o całej sprawie. Niecierpliwością czekam na Wasze komentarze. Dziękuję również za każdą łapkę w górę, jest to bardzo ważne. Zawsze to powtarzam. Im więcej takich łapek, tym więcej osób dowie się o sprawie z dzisiejszego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem.